Jeszcze kilka lat temu zdobywał dziesiątki, jak nie setki milionów wyświetleń pod nowymi numerami. Dzisiaj ciężko jest mu przebić barierę miliona wyświetleń. Jak do tego doszło, tego dowiecie się w tym filmie, w którym opowiem wam, jak cała Polska zapomniała o Tymku. Zapraszam do oglądania. Tymek, czyli właściwie Tymoteusz Tadeusz Bucki, urodził się 28 października 1994 roku w Opolu. Kiedy miał 5 lat, wyjechał z matką do Włoch, w których spędził następne 10 lat. Po tym czasie wrócił do Polski i zaczął tworzyć muzykę. Inspirację do tworzenia muzyki pozyskał we Włoszech, gdzie słuchał tamtejszego ulicznego hip-hopu, lecz o polskim nie miał w ogóle pojęcia. W jednym z wywiadów powiedział, że poznawając polski rap, bardzo siadła mu muzyka paktofoniki, przez co sam chciał nagrać coś z Magikiem, lecz nie wiedział o tym, że ten już od wielu lat nie żyje. Jego pierwsze numery zamieszczał pod ksywką Tymes na swoim kanale na YouTube Tymes Rek. I na nim pierwszym opublikowanym kawałkiem jest ten o tytule Poranek. Wyszedł on 22 sierpnia 2013 roku. Poranek jak każdy inny, wczoraj podobny do jutra. Przesiąknięty myśli są zapachem twoich ubrań, wybrakowane uczucia. W podziemiu wypuszczał też takie mixtape'y jak Przystań czy Studnia Wspomnień. Jego pierwszy teledysk ukazał się 2 kwietnia 2015 roku. Był nagrany do numeru Zmiany, który zapowiadał jego mixtape Przystań. Mamy zmiany stare, wsłuchaj się w przekazy. Ej, mamy zmiany stare, skojarzy. Szerszej publice dał się pokazać na przełomie maja i czerwca 2017 roku, kiedy to stworzył kawałek wraz z synem Magika, Fejzem, oraz pojawił się gościnnie na numerze grupy Pocahontas o tytule Kalendarze. Otwarte złote klatki, gdzie? Skonstruowane twarze, tam. Jeszcze w tym samym roku, 15 grudnia, ukazał się jego debiutancki solowy album Jestem Tymek, posiada on 14 numerów. Usłyszeć na nim gościnnie mogliśmy takie osoby jak Vixen, Daria Ryczek czy Kleszcz. Najpopularniejszym z nich ukazał się ten zatytułowany Ona, który pod klipem zebrał do tej pory aż 7 milionów wyświetleń. Ona nie chce widzieć mnie już, ona nie chce słyszeć już tych pustych słów. Duży skok popularności jednak zyskał w następnym, 2018 roku. Już 22 czerwca wypuścił epkę zatytułowaną Sono, którą promował wypuszczanymi wcześniej teledyskami. Do takich numerów jak The Train, Sambo czy U mnie się sypie układa. W czerwcu wziął udział w 6 edycji Młodych Wilków, gdzie dograł się do numeru Piramida, promującego tę akcję. Młodym wilkiem jestem, żołem spełnią życie, szczerze kuję do ciebie, mała zjeżdżam niżej. W twoich oczach się odbija wilcze oblicze, moje plany się wcielają z tobą w życie. Przez następne miesiące wydawał nowe teledyski, których zwieńczeniem był wydany 21 września album Sono. Ten już stał się sporo większym sukcesem od poprzednika. Najpopularniejszym numerem stał się co ciekawe ten, do którego nie nakręcono teledysku, bo była to Semantyka, która zdobyła aż 27 milionów wyświetleń na YouTubie. To semantyka, serce, to samotyka. Jednak tak jak po premierze poprzedniego albumu, nie musieliśmy czekać długo na nowe wydania Tymka, bo już 9 października tego samego roku ukazał się jego nowy numer Język Ciała, stworzony wraz z Big Sightem, którym zaczął zapowiadać jego kolejną płytę klubowe. Numer ten spotkał się z ogromnym sukcesem. Od tego kawałka jego popularność sięgnęła skalę całej Polski, szybko zaczął on zdobywać miliony i dziesiątki milionów wyświetleń, aż aktualnie posiada on ich aż 179, co dało mu status najpopularniejszego polskiego rapowego kawałka na YouTubie. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co nie wiem, mówi językiem ciała. Kolejne numery nie odstawały poziomem. Posiadają również po kilkadziesiąt, jak nie setki milionów wyświetleń pod teledyskami. 22 marca 2019 roku wyszedł album klubowy. Zdobył on status platynowej płyty, a same single też pozyskały sporo wyróżnień. Poza kontrolą pokrył się diamentem, a Język Ciała podwójnym diamentem, co jest niewyobrażalnym wynikiem. Tymek na fali swojej ogromnej popularności nie postanowił się zatrzymać. Już 29 maja wypuścił single Rain Man, stworzony wraz z Trillbemem i Tedem, na którym odszedł od klubowego brzmienia, za to skupił się na tym bardziej trapowym. Dodatkowo zmienił swój wizerunek, ściął swoje włosy i pofarbował je na blond, a także dodał parę nowych tatuaży, z których najbardziej wyróżnił się nóż na żuchwie. Kawałek ten zapowiadał jego kolejny album, Fit. Zdobył 123 miliony wyświetleń na YouTubie. Nie mam czasu na twe bret, nie mam tylko 5 miejsc, skórze muszę kupić lepsze, dawaj 6-0. Przez kolejne miesiące wychodziły nowe numery z albumu, które zdobywały miliony wyświetleń, jak i pojawiły się Anioły i Demony, czyli numer, na którym wystąpili także Big Side i Days. Numer ten popularnością dorównywał samemu Rainmanowi, aż w końcu nawet go przebił, bo aktualnie posiada on 127 milionów wyświetleń. Nocą tańczą demony, całując się w agonii, patrzą na mnie jak na zdobycz. Jeszcze przed premierą Fitu zaczął wypuszczać single do kolejnego albumu, tym razem odszedł zarówno od klubowego, jak i trapowego brzmienia, a skupił się na bardziej spokojnej stylistyce. W 2019 roku wyszły takie single jak 80s czy Lekarstwo, które przyjęły się całkiem dobrze.
80 lat temu wracam do was niemalże Bóg. Pod koniec roku wypuścił numer dla soundtracku filmu Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Ten zdobył 20 milionów wyświetleń. 2020 rok. 19 marca swoją premierę miał album Fit. Album w trapowym stylu, którego koncepcją było to, żeby praktycznie na każdym numerze pojawili się goście. Album ten pokrył się platynową płytą. 20 maja wypuścił epkę Vestige, zawierającą 7 utworów. Chciał nią wspomóc panującą wtedy pandemię koronawirusa i cały dochód z niej miał zostać przeznaczony na zakup sprzętu medycznego. Lubię sobie leżeć nad jeziorkiem, stara baba w oknie. 3 września dostaliśmy nowy album Tymka, Piacze Wolę. Tak jak single wypuszczone w poprzednim roku, posiadał on spokojniejszą stylistykę niż poprzednie projekty. Przeszedł on na stylistykę, która bardziej mu odpowiadała. Co ciekawe, był to ostatni album Tymka, na którym pojawili się goście. 15 marca 2021 roku wyszedł utwór Klubowe 2, który sugerować mógł zapowiedź drugiej odsłony kultowego albumu rapera. Dodatkowo pod numerem widniał podpis: w 2022 roku wydam 10 utworów klubowych, obiecuję. Co okazało się nieprawdą, bo w 2022 roku nie dostaliśmy żadnych klubowych kawałków, może oprócz jednego, niepowiązanego z żadnym projektem. Ale wracając, 2 czerwca 2021 roku otrzymaliśmy nowy numer Tymka, Pleasure, który zapowiadał jego kolejny projekt. Tym razem było to popularne, co mogło również zwiastować powrót starego Tymka, ale jeszcze w tym samym roku. Przez kolejne miesiące dostawaliśmy nowe single z tego projektu, aż 12 sierpnia pojawił się album Popularne. Koncepcją albumu było to, żeby każdy numer znajdujący się na nim był wyprodukowany przez innego producenta. Tak też się stało. Stworzył on też ciekawą akcję, w której opublikował w internecie sam wokal do utworu Plastic i zachęcił tych mniej znanych producentów, aby stworzyli swój własny podkład pod ten numer. Jeden z nich miał zostać wybrany i znaleźć się końcowo na płycie. Konkurs ten wygrał Papa Pedro, który wraz ze swoim beatem pojawił się na albumie. Mordo mam wasy, na sobie mam silo. Ona to Plastic, nazywa ją Shiro. Mordo mam wasy, na Najpopularniejszym numerem na płycie stał się kawałek Sophie Loren, wyprodukowany przez Urbańskiego, który zdobył 5 milionów wyświetleń na YouTubie i prawie 10 na Spotify. Nie były to jednak takie same liczby jak przy poprzednich projektach, było widać znaczny spadek popularności Tymka. Hipnotyzuję wzrokiem, okej, ona to diva jak Sophie Loren. Nadszedł rok 2022. W przeciągu 3 miesięcy, od stycznia do marca, dostaliśmy 3 epki od Tymka w jeszcze innym stylu niż poprzednie wydania. Było to Król Życia, Romantyk i Niespokojna Dusza. Do każdej z tych epek dostawaliśmy film krótkometrażowy trwający około 10 minut, opisujący historię różnych postaci, zakończone ich śmiercią. W Królu Życia była opisywana postać samego Tymka, w Romantyku Józefa, a w Niespokojnej Duszy Hipolita. W kwestii artystycznej były to świetne wydania, przepełnione emocjami, aczkolwiek w kwestii zasięgowej nie przyjęło się to. Była to całkowicie inna forma i wydanie niż poprzednie jego projekty, także wydania te sprawdzali tylko najwierniejsi fani, reszta została w tyle. Wszystko co mam, jeden twój uśmiech to w oczach go masz. W końcu okazało się, że te 3 epki były częścią większego projektu, jakim było Odrodzenie. Sam Tymek opisuje ten album jako muzykę, film i wizję. Opowieść o miłości, władzy, sukcesie, wzlotach i upadkach. Jako opowieść o śmierci rozumianej jako narodziny. Jest to podróż po wcieleniach i puenta, która stanowi możliwość wejścia w nowy etap rozwoju osobistego. Można to rozumieć jako to, że Tymek chciał się odciąć od wizerunku typowego rapera, a za to odrodzić się w nowej formie, gdzie spełnia się w pełni artystycznie. I mu się to udało. Mimo że większość fanów już odeszła, to została ta garstka, która tą czystą poezję w wykonaniu Tymka faktycznie uwielbia. Na przełomie lipca i sierpnia wyszedł kolejny projekt Tymka, zatytułowany Tymek 2022. Jednak nie był to album. Jak sam Tymek mówi, był to po prostu zbiór piosenek nagranych na lato. Razem dostaliśmy 7 utworów, z których spora część była na klubowym bicie. Najpopularniejszy był jeden z tych, kawałek o tytule Zadzwonię do Ciebie. Zebrał on 2 miliony odtworzeń na Spotify. Zadzwonię do Ciebie, zadzwonię do Ciebie, zadzwonię. 17 września tego roku dostaliśmy też album Seven Phoenixa, czyli alter ego Tymka, w rolę którego wcielał się on już od poprzedniego roku i pod tą ksywką wypuszczał mniej komercyjne kawałki, lecz bardziej skupione na tej artystycznej wizji. Pozwoliło mu to nie martwić się jedynie o zadowolenie swoich fanów nową, odpowiadającą im muzyką, lecz tworzenie faktycznie tego, co sam Tymek lubi i chce tworzyć. Album ten posiada nazwę Acapulco i posiada 10 utworów. Na aktualny moment jednak Tymek zrezygnował z postaci Seven Phoenixa, a wszystkie wydania wraz z albumem przepisano swoją pierwotną ksywkę. Jeszcze pod koniec 2022 roku, 24 listopada, dostaliśmy epkę od Tymka, zatytułowaną Zima 22. No i według mnie ten projekt po prostu mnie zachwycił. Jak jeszcze samo Odrodzenie bardzo zaskoczyło artystycznie, a Tymek 2022 był luźnym projektem na dosyć sprawdzonych patentach, to ta epka po prostu była, bo była. No i mamy rok 2023, w którym coś według mnie poszło nie tak. Przez prawie cały rok na jego Instagramie pojawiły się w dużej większości posty sponsorowane, mam tu na myśli 6 postów reklamujących Motorola, plus 7 podobnych zamieszczonych w końcówce 2022, no i dodatkowo cała seria, dokładnie 24 posty z reklamą Desperadosa, pojawiające się przez cały rok regularnie
regularnie. Ludzie aż zaczęli memować z tego, pisząc komentarze. W końcu kolejny sponsorowany post. Nie mogłem się doczekać. Czy też dzień bez reklamowania Desperadosa jest dniem straconym. Jego cały Instagram stał się dosłownie jednym wielkim banerem reklamowym. Aż w końcu 29 sierpnia, między innymi postami sponsorowanymi, ukazał się post Tymka sugerujący wypuszczenie drugiej części albumu Klubowe, czyli tego, czym miał być popularne, ale jednak nie do końca. No i 8 września wyszedł pierwszy kawałek zapowiadający ową płytę. O tytule Chcesz tego czy nie chcesz. Jednak jak po samych wynikach można wywnioskować, nie zrobił on dużego wrażenia. Najbardziej lajkowany komentarz mówi: tak, jak czekałem na album Klubowe 2, słuchając w międzyczasie wszystkiego Tymkowego czy Feniksowego, tak ten kawałek wygląda jakby był szkicem, szablonem czegoś. Brak przestrzeni, reverb jakby był celowo pominięty i zaangażowanie w tekst na najniższym poziomie. Ten głos w tle bardziej jęczący z potencjałem. Wiadomo, że ma być to proste, łatwe do zapamiętania i bujać głową, ale wcześniejsze kawałki tego typu miały w sobie coś więcej i wydawać by się mogło, że przekazywały jakieś emocje. Wystarczy powrócić do kawałków z Klubowych, niby też mnóstwo powtórzeń, a jednak słychać tam jakąś przekminę i emocje. Mniej monotonii, no i chociaż miały ze dwie zwrotki. Czekam na kolejne, może uratują album, bo ta buja głową, ale pozostaje niesmak. Jednak kolejne numery też nie zrobiły dużego wrażenia. Przed premierą otrzymaliśmy dwa kolejne teledyski, które ledwo zrobiły po kilkaset tysięcy. Płyta w całości wyszła 24 listopada i gdy ją przesłuchałem, jakoś specjalnie mnie to nie wciągnęło. Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale miałem wrażenie, że wszystkie bity są zrobione na jedno kopyto i brzmią praktycznie tak samo, z niewielkimi różnicami. Distro się tu nie popisał. Brakuje tu takiego zróżnicowania, jakiego mieliśmy na pierwszej części Klubowych. Topi mnie wieczny blask, produkuje forsa. W mojej opinii ten album jest po prostu nudny, zrobiony tylko po to, żeby był. Żaden z numerów na Spotify nie przekroczył nawet miliona odsłuchań, co przy kontynuacji tak dużego projektu jest po prostu dziwne. 27 grudnia otrzymaliśmy jeszcze jedną bonusową epkę zawierającą 8 numerów i ona tylko to wszystko potwierdza. Nie ma tam nic ciekawego, wszystkie kawałki oprócz jednego nie przekroczyły nawet 100 tysięcy odsłuchań. Nie poszło to w tę stronę, w jaką pójść miało. W połowie 2023 roku powstał też kolejny alter ego Tymka, tym razem jest to SGS. Wcielony w jego rolę wypuścił cały album, ale w języku angielskim. Zablokował on nawet możliwość włączenia jakiejkolwiek piosenki z tego albumu, jeśli twoja lokalizacja znajduje się w Polsce. Sprawdzić ją możemy jedynie za pomocą VPN-a. Na YouTubie posiadają one zaledwie po kilkaset wyświetleń. Jest to dosyć dziwny zabieg, nie wiem co o tym myśleć. Jeszcze w styczniu tego roku dostaliśmy kolejne parę numerów jako SGS, tym razem możemy je odtworzyć na Spotify. Same kawałki mają dosyć dziwny i mroczny klimat, który na pewno do jakiejś grupy odbiorców może dotrze, ale do mnie samego to nie trafia. Dajcie znać, co sądzicie o ostatnich ruchach Tymka i co myślicie, jak to się wszystko potoczy. Ja już nie wiem. Raz chciał on odchodzić od rapu i odcinać się od tego wszystkiego, potem jednak do tego powrócił, ale trochę nieudolnie. Jeśli spodobał wam się ten film, to zostawcie też łapkę w górę pod nim, jeśli chcecie mi pomóc, no i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi materiałami. Dzięki!